Niedziela Wielkiego Postu nazwana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. W tym dniu w Kościele Rzymskokatolickim święci się palmy, które są symbolem drzewa życia i zwycięstwa. W parafii pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Chumniskach odbyło się poświęcenie palm na placu kościelnym, po czym nastąpiła uroczysta procesja wokół kościoła. Króluj nad nami, króluj nad wiekami, my z Tobą pójdziemy na boje. Liturgia Kościoła wspomina dzisiaj triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej ewangeliści. Tak, rzeczywiście. Dziś Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej. Kościół celebruje to wydarzenie, kiedy Jezus wsiadł na osiołka na Górze Oliwnej i wjechał uroczyście do Jerozolimy. Wjechał jako król, ale jemu nie chodziło o ziemskie królestwo. On przybył do Jerozolimy po to, ażeby zakrólować na drzewie krzyża, ażeby oddać za nas swoje życie, aby nas zbawić. I każdego roku w liturgii Kościoła właśnie ten uroczysty wjazd celebrujemy. W Niedzielę Palmową jako Ewangelia czytana bądź śpiewana jest Męka Pańska z podziałem na role. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś powiedział: Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Krzyżu Święty nade wszystko. Parafia wspólnie z zespołem szkół nr 2 w Chumniskach była organizatorem konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Pomysłodawcą inicjatywy był ksiądz Tomasz Szajna. Jury w składzie ksiądz proboszcz Andrzej Kuś, dyrektor zespołu szkół nr 2 w Chumniskach Małgorzata Woźniak, sołtys Barbara Dudek oraz przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Kot wytypowało zwycięzców. Nawiązując do dzisiejszego konkursu, jak ocenia ksiądz wkład pracy uczniów w przygotowanie pięknych palm? Ten konkurs tak naprawdę pod kątem palm to pierwszy w naszej parafii. Zainaugurował go, mogę powiedzieć, ksiądz wikariusz, ksiądz Tomasz Szajna. On wyszedł z tą propozycją, ja ją zaakceptowałem, bo się mi spodobała. Tym bardziej, że w naszej polskiej kulturze, tradycji chrześcijańskiej takie zwyczaje w wielu parafiach w Polsce funkcjonują. Między innymi w Lipnicy Murowanej, gdzie jest też ten konkurs palm i są bardzo duże. No, my takich palm wielkich chyba nie wykonamy, ale jednak uczniowie się postarali i klasa trzecia gimnazjum wykonała bodajże palmę, która miała wysokość około 8 metrów. No, nawet mieli problemy, ażeby tą palmę utrzymać i nieść w czasie procesji. Bardzo się cieszę z tego konkursu i z tego, co zrobili uczniowie. To angażuje ich i w liturgię, w przeżywanie tego dnia, ale też czegoś uczy. Uczy ich tradycji chrześcijańskiej i ja myślę też i uczy ich jakiegoś zaangażowania się w życie parafii, ale też może u niektórych wyrabiać jakieś poczucie sztuki, że coś można zrobić, jakieś uwrażliwienie na piękno. Na te dni szczególne ludzie bliscy składają sobie życzenia. Pragnę również ja dołączyć do tych życzeń, które wielu z nas otrzyma od przyjaciół, krewnych, znajomych. Pragnę życzyć wielu łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Życzę, aby ta radość wielkanocna zagościła w sercu każdego, również i w sercach tych, którzy są może smutni, przygnębieni, cierpiący. Pragnę również życzyć wszelkiej pomyślności rodzinom, które nieraz borykają się z wieloma problemami. Życzę tej pomyślności i tej radości wewnętrznej dla ludzi chorych, cierpiących, którzy w pewnym sensie przez chorobę są odizolowani od tego pełnego życia parafialnego i społecznego. Życzę też pomyślności i Bożego błogosławieństwa dla naszego środowiska, dla naszej gminy, a idąc szerzej, także dla naszej ojczyzny. Niech Chrystus Zmartwychwstały wszystkich błogosławi.
My również dołączamy się do tych życzeń. Bardzo dziękuję, księże proboszczu. W niedzielę palmową na brzozowskim rynku odbył się kiermasz potraw i ozdób wielkanocnych, nazwany Świętem Kiszczarza. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym pan się poczęstował? Żureczek polski, brzozowski. A z jakiego stoiska? Stara wieś. Starej wsi, tak stara wieś to przygotowała. Jak smakuje? Pyszny. Tak? Bardzo dobry. To życzymy smacznego. My bardzo. Dziękujemy. Co koło gospodyń z Przysiednicy przygotowało na dzisiejszy kiermasz wielkanocny? Przygotowaliśmy ciasto, babeczki, piernik, serownik, jabłek, jabłko, ser i mak. To są wszystkie nasze te. Dużą babkę, taką świąteczną. No i takie te ozdoby. Czy po raz pierwszy biorą Państwo udział w kiermaszu świątecznym? Nie, my już braliśmy kilka razy. Jak tylko coś się dzieje na rynku albo na stadionie, to koło gospodyń z Grabownicy zawsze jest. Także my uczestniczymy w tych wszystkich działalnościach, które tworzy Urząd Gminy. I co dzisiaj zostało przygotowane? Dzisiaj zostały przygotowane babeczki, ser z jajek, chrzan, sernik, pascha, także babeczki, króliczki takie drożdżowe, które można do koszyczka włożyć, chlebek własnej roboty, wypieków, no i oczywiście świąteczne ozdoby, takie jakie królują w czasie świąt wielkanocnych. Widzę, że są Państwo u nas po raz pierwszy w Brzozowie na kiermaszu. Z jaką ofertą wychodzicie dla mieszkańców gminy Brzozów? No na pewno mamy dużą ofertę wędliniarską, taką jak szynki, boczki, kiełbasy. Swojska krajana bardzo dobrze się dzisiaj sprzedaje. Jest bardzo chudą kiełbasą, taką szyneczką w środku. Bardzo dużo małych szynek pradziadka z listkiem posprzedawało się do koszyka, ale przy okazji idą i podrobowe rzeczy. Wielkanoc to święto nieodłącznie związane z pisankami. Tak. I co Państwo przygotowali na dzisiejszy kiermasz? Przygotowałam gęsie wydmuszki w różnych rozmiarach, to jest mniej więcej tak od 8 do 11 cm. I tak, techniki są różne, głównie to jest farba akrylowa, dekupaż, niektóre są ręcznie malowane, niektóre są podmalowane, lakierowane lakierem ekologicznym, bezbarwnym, też akrylowym, także nie są toksyczne. Kokardki, brokaty, perełki, cekiny, dużo się świeci, dużo się chlapie farbami też, głównie eksperymenty i no, tak wyszło. Chodząc po wszystkich stoiskach zauważyliśmy właśnie tradycyjnie wypiekany chleb z Haczowa, tak? Tak, to jest chleb właśnie, który pieczemy w Haczowie, w tradycyjny sposób, w tradycyjnym piecu, który jest opalany drewnem. No i no, chleb jest bardzo zdrowy, bez chemii, bez prochów, bez sztucznych barwników, konserwantów, na zakwasie, naturalny. No i serdecznie polecam, bo naprawdę jest zdrowy. Mimo tego, że na zewnątrz jest bardzo zimno, mieszkańcy gminy Brzozów licznie odwiedzili brzozowski rynek, na którym odbywał się kiermasz wielkanocny.